Najbardziej sensacyjna książka roku. Zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy? Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. Gówno mi zrobisz! Mam w kieszeni tylu sędziów i prokuratorów, że jeszcze będziesz mnie przepraszał, śmieciu! Walka wywiadów. Kurwa, nie mamy amunicji. Walka wręcz? Nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o twojej siatce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj niecodziennie troszeczkę, bo na streamie, być może w przyszłości częściej te streamy będę robił, ale czasami tak jest, no, że się po prostu nie da. A dzisiaj wyjątkowa okazja do tego, żeby ten stream zrobić, ponieważ no, chciałbym wypowiedzieć się na temat tego, tych konkretnych zdjęć, które pokazały się po premierze filmu pani Ewy Stankiewicz pod tytułem Stan zagrożenia. Ja przyznam szczerze, że filmu nie oglądałem, a to z tej prostej racji, że no nie mam telewizora takiego stacjonarnego. Krótko mówiąc, używam wyłącznie internetu, więc jestem wyłącznie internetowy. No ale pojawiły się w sieci pewne zdjęcia pani Ewy Kopacz, no nie tylko jej, z prosektorium w Moskwie, w którym po prostu były złożone ciała ofiar katastrofy smoleńskiej. No i tam na tych zdjęciach, jak już może niektórzy z Państwa wiedzą, sielska atmosfera, kawusia, uśmiechy, hi hi ha ha, prawda, wszystko w ogóle, no, a obok leżą sobie ciała zabitych, prawda, którzy tam, nawet jedno ze zdjęć jest ujawnione, prawda, gdzieś tam worek taki zawiązany, wyraźnie głowa się tam odznacza w tym worku, on tak zawiązany po prostu sobie leży oparty o ścianę i nic się z nim tam nie dzieje, prawda. A tutaj taka atmosfera bankietowa, taka atmosfera sielska wręcz, no jak na przekopywanie ziemi, to to mi raczej nie wygląda. Potem komentarze posłów Platformy Obywatelskiej po filmie, jakie się no, przytrafiały, no to powiem szczerze, że tak mocno średnio, a to z tego powodu, że oni usprawiedliwiali te zdjęcia, że nie, no to przecież może, jak, może takie pozowane specjalnie, prawda, może przypadkowe jakieś zrobione i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, gdybym to ja miał to nieszczęście być na miejscu pani Kopacz i pilnować ciał tych ofiar, to raczej nie towarzyszyłaby mi kawusia, a nawet jeśli, to na pewno nie byłbym w niebo wzięty i uśmiechnięty i na pewno nie miałbym tam sielskiej atmosfery, zważywszy na to, że po prostu obok były ciała zabitych ludzi, a ciała, właściwie fragmenty tych ciał. I powiem szczerze, że no jest mi po prostu żal i wstyd. Dlatego nie za tą panią, bo ta pani po prostu powinna za to przeprosić w tym momencie. Nie wiem, czy ona co zrobi, czy nie. Ale jest mi żal i wstyd za to, że tacy ludzie kiedykolwiek nas reprezentowali. Można lubić lub nie obecny rząd, można go nie kochać,
To jest wolność Tomku w swoim domku. Ale jestem przekonany, że gdyby odpukać, taka tragedia narodowa nas spotkała, to oni raczej by się nie śmiali nad ciałami zabitych ludzi. Raczej próbowaliby bardziej lub mniej udolnie coś zrobić. Pilnować tego. Tymczasem jak pilnowała pani Kopacz? Że w trumnach znajdowały się pety, śmieci, różne inne rzeczy. Tak przekopywała razem ze śmieciami? Przecież tam byli jej koledzy partyjni. Tam nie było tak, że tylko sam PiS leciał. Tam lecieli wszyscy. Tam lecieli towarzysze partyjni, pani Kopacz, pan Dolniak leciał, pan Karpiniuk, prawda, no inni jeszcze. Tam kilku tych posłów Platformy było. No i co? I tak ich pilnowała? Taki jej żal było kolegów? Miała ich po prostu gdzieś. Jak wszystkich innych. Patologia moim zdaniem. I znowu ktoś powie, Piotrze, powinieneś być bardziej dyplomatyczny i trzymać emocje na wodzy. Tak powinienem, ale ja mam takie pytanie, jak można tutaj utrzymać emocje na wodzy, skoro widzi się takie rzeczy? Już pomijam inne sprawy, inne tutaj, że tak powiem, sprawy naukowe, techniczne. Zostawiamy to z boku. Teraz jest tylko czysta etyka. Jak my, jako ludzie, powinniśmy zareagować? Jakbyście państwo wy zareagowali? Siedzielibyście z kawusią i stwierdzilibyście, że co tam? I z rosyjskimi lekarzami byście sobie sweet focie robili? No tak by było, tak? Bo ja to raczej bym tego nie zrobił. Nawet jeżeli bym robił jakieś fotografie, to raczej bym robił fotografie tych ciał. Dokumentowałbym to wszystko. Raczej bym dokumentował to, co robią lekarze rosyjscy. Może jedno, drugie zdjęcie jakieś przypadkowe dałbym sobie zrobić, bo zdarza się, że no ktoś przypadkiem zrobi jakąś fotkę, że ktoś rozmawia z kimś, prawda? Ale na pewno to nie byłoby żarty, chichy, hachy, echy, tak jak to robiła pani Kopacz, czy tak jak to robił pan Komorowski. Bo przecież pamiętamy, jak wieczorem przyjechali panowie Tuski, Komorowski i urządzali sobie, prawda, tam chichy, hachy. Potem na pogrzebie dokładnie to samo, prawda, chichy, hachy, dowcipy, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak się nie robi. To nie jest dobre zachowanie. To nie jest zachowanie, które po prostu jakby przystaje ludziom na tym poziomie zarówno podobno wykształcenia, jak i statusie społecznym, w sensie no, takim politycznym, prawda? Że to byli premierzy, kanclerz, nie kanclerz, tylko prawda, marszałek Sejmu, wtedy jeszcze marszałek Sejmu, ale już pełniący obowiązki prezydenta, premier, minister zdrowia, a więc taka elita teoretycznie polskiego społeczeństwa. Tymczasem okazuje się, że ta elita zachowała się jak typowe, z przeproszeniem, gówniaki. Gdzie po prostu tu poważne rzeczy się dzieją, a nie he, 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 no to proszę państwa, co to znaczy? Czy wy byście się tak zachowali na pogrzebie? To się czasami, jak młodzi ludzie, czasami są, a to tacy bardzo młodzi ludzie, prawda, no jakieś tam dowcipy sobie opowiadają, zdarza się, to wy wszyscy, prawda, byście ich strofowali, prawda, no bo jak tak się można zachować na pogrzebie, to poważna sprawa i tak dalej. Później nawet na tak zwanej stypie, no też się nie dowcipkuje raczej, prawda? Nie dowcipkuje się, bo nie pasuje. To my, zwykli obywatele, mamy takie wyczucie taktu, a nasza elita ówczesna tego nie miała, no to kogo myśmy sobie wybrali wtedy? Ja się dzisiaj dziwiam, że oni stracili władzę. No ale powiedzcie mi teraz tak naprawdę szczerze, czy dzisiaj byście zagłosowali na takiego polityka, który jaja sobie robi po prostu nad ciałami, nad szczątkami ciał? Wy byście na takiego polityka zagłosowali? Bo ja nie. Nawet jeśli on byłby z PiSu, skądkolwiek prawicowy byłby, nie zagłosowałbym na takiego gościa. Dlatego po prostu, bo on się nie nadaje
jako człowiek. Nie jako członek odpowiedniej tam albo nieodpowiedniej partii politycznej. On się nie nadaje jako człowiek. Jest nieodpowiedzialny, nietaktowny i tylko dlatego no, takiego człowieka bym nie zagłosował. I tak się zachowywała pani Kopacz, tak się zachował Tusk, tak się zachowywał Komorowski, jak już mówiłem. A potem w studiach telewizyjnych chodzą tacy i się wymądrzają, że ale, my to prawda, no tak, ale to było, już nie ma. Nie ma czegoś takiego. Dopóki pani Kopacz nie wyjdzie i nie przeprosi za te wszystkie kłamstwa, za te wszystkie właśnie złe zachowania, które chociażby teraz zostały ujawnione, to na takiego polityka nie wolno głosować. Nie to, że nie można, nie powinno się, nie wolno. Bo taki polityk na arenie międzynarodowej przynosi nam wstyd. No bo co wy, jako ci lekarze rosyjscy, byście sobie pomyśleli na temat takiej pani? Albo byście pomyśleli, że śmierdzi strachem i do wszystkiego, prawda, się uśmiecha, ha, ha, głupio. Albo powiedzielibyście, że jest walnięta. Albo powiedzielibyście po prostu, że jest po prostu nieodpowiedzialna i kto ją wybrał. Bo ja to raczej bym powiedział to ostatnie na ich miejscu. A teraz proszę. Wszyscy... Nie, Smoleńsk to już było, to już tego, taki tam Macierewicz, taki, jakiś maki. Dobrze, możecie sobie mówić, co chcecie, ale tak skrajnie nieodpowiedzialne zachowania trzeba tępić. A nie jeszcze mówić, że no tak, ale może jakieś przypadkowe, prawda? Przypadkowe to można było pewne, nie chcę to powiedzieć, mąga puścić, ale można było, prawda? I to jeszcze też trzeba byłoby przeprosić, bo w tym miejscu również by to nie pasowało. Ja wiem, że jestem obleśny w tym momencie, ale jeszcze bardziej obleśna jest postawa pani Kopacz w tym momencie. Oczekuję, że pani Kopacz przeprosi, choć może jestem naiwny, ale oczekuję, że pani Kopacz przeprosi za wszystkie te swoje kłamstwa i za to zachowanie, które wypłynęło teraz w tym filmie. Ja podkreślam, ja samego filmu nie widziałem, więc nie mogę filmu ocenić. Ale oceniam te zdjęcia, które mogłem zobaczyć. Jak zobaczę film, to jeszcze pewnie jakiegoś streama albo jakiś program dla was nagram i wam to ocenię. Natomiast póki co uważam, że tak skandaliczne zachowanie jest niedopuszczalne i Platforma Obywatelska, jeśli ma chociaż troszeczkę honoru, powinna się odciąć od pani Kopacz. Chociaż troszeczkę, niedużo. To powinna się od niej odciąć. A pani Kopacz powinna natychmiast przeprosić. Natychmiast. Nie za tydzień, nie jutro, nie pojutrze. Już dzisiaj, teraz, natychmiast. Bo to jest wstyd i hańba. I pamiętajcie, moi drodzy, jak patrzcie na takie zachowania polityków, obojętnie czy to będzie polityk z PiS-u, czy tam będzie polityk z PO, czy tam z SLD. Patrzcie na takie zachowania. Jak dany gościu się zachowuje na pogrzebie na przykład. Jak dany gościu zachowuje się w pewnych sytuacjach oficjalnych, półoficjalnych, prawda? Niby się mówi, że no tak, no, prywatnie to prywatnie, ale tam prywatnie nie była pani Kopacz. I dlatego uważam to zachowanie za skandaliczne i pani Kopacz powinna natychmiast przeprosić, a Platforma, jak już wspomniałem, jeśli ma odrobiny honoru, powinna się od niej odciąć. Nawet SLD ją za to krytykuje, czy tam Lewica teraz coś nazywa. Nawet oni ją za to krytykują. Wstyd, kochani politycy opozycyjni. A póki co do zobaczenia w następnym streamie, w następnym felietonie i zapraszam do oglądania oraz wspierania Telewizji Radom. Więcej danych macie na tvradom.com. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.